Dąbrówce Tczewskiej z inicjatywy lokalnego stowarzyszenia i sołtys Krystyny Kilanowskiej na murze przy głównej drodze powstał mural nawiązujący do historii tej miejscowości. Dla uczniów szkoły podstawowej w Dąbrówce zorganizowano przy nim lekcje. Pomysł mój zrodził się po prostu z takiej sytuacji, że kiedyś w nocy dwóch chłopaków namalowało Polskę walczącą. Nie chcieli się przyznać do tego, bo myśleli, że zrobili coś brzydkiego. Ale ja się tym zainteresowałam i powiedziałam, że to jest ładna rzecz. No i od tej Polski walczącej zrodził się mój pomysł, żeby cały mur i zrobić piękny mural. Fajny kontekst, fajny pretekst, otóż poznawanie historii tej miejscowości. Okazuje się, że jest co poznać. Tak, jak najbardziej, bo Dąbrówka ma bogatą historię i robimy to również dla naszych dzieci ze szkoły, które dzisiaj tu uczestniczą w pierwszej lekcji historii na temat Dąbrówki. Prowadzi tą lekcję historii nauczyciel, który się tu wychował, urodziła się tu jego mama, pan Henryk Lica, który wie więcej aniżeli książki w bibliotece posiadają wiedzy. Ze względu na nieciekawą aurę pogodową zebraliśmy się dzisiaj w świetlicy i tu odbywa się pierwsza lekcja historii o Dąbrówce. Tutaj jest taki znak Polski walczącej, który anonimowi twórcy zrobili i potem pani sołtys, pani Krystyna postanowiła za zgodą właściciela zagospodarować całą resztę ściany, która była szara, goła i brzydka. Prace trwały prawie 2 tygodnie. Natomiast jeśli chodzi o projekt, to tutaj inicjatywa była pani sołtysowej i ona napisała taki projekt, powiedzmy, co ma się znaleźć na tym muralu. A ja później próbowałam to faktycznie jakoś wizualnie tutaj przedstawić, więc to są takie nasze połączone wysiłki właściwie, więc idea wyszła z góry, natomiast sposób przedstawienia jest już mój. Czy będzie pani odczuwać satysfakcję, że taki element estetyczny, fajny i ciekawy pewnej miejscowości właśnie pani wykonała? Tak, jestem niesamowicie dumna z tego, zwłaszcza, że spotkałam się z bardzo ciepłym odbiorem tutaj mieszkańców i z dużą gościnnością i wiem, że wielu osobom podoba się ten mural, także jest to tym bardziej dla mnie duża satysfakcja, że on się tutaj gdzieś wpisze w ten krajobraz Dąbrówki. Na tym muralu znajdują się, no, można powiedzieć, zabytki nasze lokalne, chociaż no, te zabytki nie mają więcej niż tam 100 kilka lat, ale no, jakieś dla nas to są najstarsze budowle, które zostały tutaj po przedwojennych gospodarzach. Mamy tutaj wielki młyn, który na początku, zanim został młynem, to była mleczarnia. Mamy też wielki spichlerz tutaj za nami, taki, gdzie się mieściło prawie do 1000 ton tego zboża. Czy tam... Ten spichlerz jest właśnie za muralem. Tak, dalej jest budynek szkoły czteroklasowej tutaj. Jeszcze mamy tutaj kuźnię, która, taki biały budyneczek gdzieś tam za mną, taki mniejszy troszeczkę, który, no jeszcze ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, że tam był ten podcień, gdzie stało kowadło, stał pieniek i gdzie tam jeszcze było wiele tych kwadratowych gwoździ do podkuwania koni. A jak ten mur wcześniej wyglądał? No, zarośnięty, brudny. Znalazłam właśnie sponsorów, którzy przede wszystkim dużo włożyli wkładu i pieniędzy. No a potem już wygraliśmy projekt Działaj Lokalnie. No i do tego projektu jeszcze dołożyliśmy własne pieniążki mojego stowarzyszenia KGW Aktywni w Dąbrówce Tczewskiej. Także wspólnymi siłami, no i oczywiście wspomagali tu nas mieszkańcy, straż pożarna, bo to trzeba było uporządkować. To był bardzo brzydki zakątek, było bardzo nieciekawie, zarośnięte, porośnięte, zaniedbane wszystko po prostu. Szpeciło to w naszej wsi. I tak po kolei właśnie to już jest trzecie miejsce, które uporządkowaliśmy w naszej Dąbrówce, bo corocznie coś zmieniamy.